Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Marek Magierowski, dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta, Rzecznik dobry, Prezydenta Andrzeja dziękuję. Dudy. Już ustaliliśmy wcześniej, że oboje nie oglądaliśmy debaty Trump-Clinton, ale zapytam i tak, jaki wybór obywateli USA byłby bardziej korzystny? Z punktu widzenia interesów Polski. Kiedy pan prezydent Duda bywa w Stanach Zjednoczonych, to jedno z pierwszych pytań, jakie. Mu zadają i polscy i amerykańscy dziennikarze, albo eksperci, politolodzy, z którymi się spotyka to właśnie pytanie o Donalda Trumpa przede wszystkim. Jak ocenia jego kandydaturę, jego jako, jako polityka, jako postać i pan prezydent zawsze unika odpowiedzi na to pytanie. Wychodząc z założenia, że nie jest jego sprawą, nie jest sprawą polskich władz, żeby się mieszać do wewnętrznych amerykańskich wyborów. Tym bardziej, że jak wiemy narosło wiele kontrowersji właśnie wokół kandydata republikanów. Pan prezydent ma nadzieję, że Amerykanie wybiorą mądrze. A, a pan, pan rozumiem też ma taką nadzieję? Ma pan jakiego, jakiegoś swojego faworyta, Na faworytkę? szczęście nie, nie mam amerykańskiego paszportu, nie będę głosował w tych wyborach no dobrze, i nie mam pan, swojego faworyta. No ale pan jako e, niedawny dziennikarz zajmujący się między innymi sprawami międzynarodowymi na pewno się świetnie orientuje. Który wybór byłby lepszy dla nas? Oczywiście mówiąc o tych kontrowersjach, które narosły wokół Donalda Trumpa, miałem na myśli między innymi jego wypowiedzi na temat stosunków z Rosją, na temat Władimira Putina, bo to oczywiście z naszego punktu widzenia jest najbardziej istotne. Co Donald Trump myśli o, o relacjach z Moskwą, co myśli o na przykład strukturze bezpieczeństwa w NATO i na pewno... Niepokojące były jego wypowiedzi, kiedy stwierdził, iż zanim Amerykanie ruszą na pomoc swoim sojusznikom z NATO, to on jako prezydent sprawdziłby najpierw jaki jest wkład tych sojuszników do wspólnego bezpieczeństwa. My akurat w tym względzie nie musimy się niczego wstydzić, ponieważ jesteśmy jednym z niewielu, kilku tak naprawdę państw NATO, które ułożą na obronę 2% PKB, co jest no, zobowiązaniem wszystkich członków sojuszu. My akurat jesteśmy tutaj w czołówce. Natomiast patrząc na to trochę bardziej ogólnie, już nie tylko z naszego z naszego punktu widzenia polskiego partykularnego, to oczywiście takie wypowiedzi są niepokojące. Natomiast poczekajmy na wynik A wyborów. A coś u pani Clinton pana niepokoi, jeśli chodzi o jej wypowiedzi? Pani Hillary Clinton ma dużo większe doświadczenie dyplomatyczne, bo była nie tylko sekretarzem stanu, ale także była pierwszą damą, pamiętajmy, a to też Towarzyszenie, towarzyszenie Billowi Clintonowi na pewno, na pewno jakby zbudowało jej polityczne doświadczenie. Także pod tym względem na pewno ma więcej doświadczenia, wydaje się bardziej przewidywalne. Ale, ale oczywiście na nasz punkt widzenia jest związany bardzo ściśle z naszymi niepokojami. Związanymi z rozwojem sytuacji na przykład na wschodzie Ukrainy i z coraz bardziej agresywną, już nie tylko retoryką, ale, ale realną polityką Rosji. I, I oczywiście w zależności od tego, jak kandydaci w wyborach prezydenckich wypowiadają się na ten temat, na temat przyszłych stosunków z Rosją, to oczywiście my też, my też będziemy pewnie przewidywać, który wybór byłby dla nas lepszy. Ale niezależnie od tego, Kogo wybiorą Amerykanie? Ważne jest to, że Stany Zjednoczone pozostaną naszym głównym sojusznikiem w NATO. A jeśli kupimy Black Hawk i amerykańskie, to jak to się mówi, zapunktujemy? Kontrakty zbrojeniowe są zawsze bardzo delikatną, wrażliwą materią. Zawsze wybór tego czy innego rodzaju uzbrojenia, szczególnie jeśli chodzi o kontrakty tak, tak pokaźne, jeśli chodzi o o finanse jest decyzją polityczną. Oczywiście są dwie warstwy. Warstwa biznesowa, negocjacje, które jak wiemy trwają bardzo długo zazwyczaj, ponieważ rzeczywiście dotyczą tysięcy szczegółów, które potem się znajdują w umowach, ale ostatecznie decyzja jest zazwyczaj polityczna. W takim sensie, że ja kiedyś nawet podczas jednego No jasne, ale zapunktujemy czy nie zapunktujemy. Bo to jest chociażby, pytanie... Chociażby teraz, no jak pan myśli, chociażby teraz, kiedy no, Antoni Macierzyński daje zielone światło dla Black Hawków, przynajmniej w tym nie pierwszym takie... etapie. W tym pierwszym etapie. No tak, mówi, mówi, mówi bardzo wyraźnie na pewno o tym, dla że, dwóch. Mówi bardzo wyraźnie o tym, że, że powinniśmy postawić na, na fabryki zakłady i firmy, które już funkcjonują w Polsce, które e, tworzą miejsca pracy które dają perspektywę rozwoju polskiego przemysłu, niezależnie od, od struktury właścicielskiej. Ale pan prezydent zresztą jeszcze podczas kampanii w ubiegłym roku także wyrażał, wyrażał swoje wątpliwości co do podpisania kontraktu z francuskim Airbusem. Znaczy konsorcjum, w którym Francuzi mają najwięcej do powiedzenia. Czy e, nadal prezydent z tego nie, widzi, nie widzi potrzeby zwoływania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa na, Narodowego? Ponieważ EPSL powtarza ciągle e, taki postulat, żeby tę Radę zwołać. A dzieje się dużo. Tak, bo, taki, bo są to jest... kolejne wypowiedzi w tej sprawie. A także to, co przekazało Ministerstwo Obrony. Czyli, że jest wzrost zagrożenia. I, i dlatego właśnie e, możemy kupić te... Przewodniczący Kosiniak kamysz jak także przewodniczący Ryszard Petru, bardzo często apelują do pana prezydenta, żeby zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego nawet przy sprawach e, błahych i takich, które nie wymagają. Ułaha? Nie, nie, akurat o tej sprawie nie mówię. Sprawach, które nie wymagają zwoływania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Pamiętajmy o tym, że to jest organ doradczy pana prezydenta. Pan prezydent podejmując jakąś decyzję, czy czy budując jakąś wizję może się oczywiście poradzić szefów najważniejszych partii najważniejszych ministrów w rządzie samej pani premier. Natomiast w tym wypadku pan prezydent był na bieżąco informowany o przebiegu negocjacji o ofercie strony francuskiej. No tak, ale nie jeszcze było potrzeby, dużo by... wypowiedzi nastąpiło potem i czy te wypowiedzi nie są tego tej natury, że warto o, o nich rozmawiać. No właśnie pani mówię pani o tych wypowiedziach, które płyną z Ministerstwa Obrony, że wzrasta zagrożenie ze Wschodu, że jest taka potrzeba operacyjna. No to, to tak brzmi groźnie. Redaktor, gdyby, Może gdyby, warto rozmawiać. Gdybyśmy, gdybyśmy założyli, że wzrost zagrożenia do Wschodu miałby być powodem każdorazowo zwoływania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, to i pan prezydent, i ministrowie, i pani premier w ogóle nie wychodziliby z siedziby bbn bo musieliby się spotykać niemal codziennie. Wzrost to tak, zagrożenia, że jest? wzrost... <śmiech> 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 to powiedziałem, że gdybyśmy straszy. założyli, gdybyśmy założyli. Nie jest tajemnicą, że, e, powiedziałem to zresztą na początku programu, Rosja prowadzi bardzo agresywną politykę coraz agresywniejszą, na przykład na Bliskim Wschodzie. Niedawno niektórzy wysocy urzędnicy amerykańscy wręcz sugerowali, oskarżali Rosję o zbrodnie wojenne związane z ich operacjami powietrznymi w Syrii. To jest wszystko bardzo niepokojące. Wojna na wschodzie Ukrainy toczy się raptem kilkaset kilometrów od naszych wschodnich granic. Rosjanie rozmieścili swoje Iskandery w obwodzie kaliningradzkim, którymi mogą razić właściwie całe te polskie terytorium. Mówią o tym... Dobrze, wracam, wracam mówią do o mojego tym, pytania. To, ja, ja, ja rozumiem... Niech mi pani pozwoli dokończyć. Ale długo pan będzie kończył? Minuty. O, to jest strasznie długo. Rosjanie wprost mówią, że, że te Iskandery będą między innymi wycelowane w, w, w obiekt w Redzikowie, gdzie będzie budowana baza obrony przeciwrakietowej rakietowej, to wszystko wiemy. Pan prezydent y, o tym wszystkim jest na bieżąco informowany. Y, nie ma potrzeby, żeby zwoływać Rady Bezpieczeństwa Narodowego tylko dlatego, że pan przewodniczący Petru czy pan przewodniczący Kociniak kamysz sobie tego życzą. Ale jakby chcieli porozmawiać, bo ja rozumiem, że prezydent nie... Pan nie, prezydent podejmuje nie taką decyzję, jeżeli, uzna, jeżeli natomiast... uzna, że potrzebuje doradztwa pana Kosiniaka-Kamysza, czy pana Petru, czy innych e, polityków e, opozycji, to na pewno taką decyzję podejmie. Panie dyrektorze, czy zespół, który przygotowywał e, projekt tak zwanej ustawy spredowej, będzie pracował jeszcze dalej, na przykład brał udział w posiedzeniach Komisji, w posiedzeniach komisji Sejmowej. Przedstawiciele kancelarii prezydenta na pewno będą, będą współuczestniczyć w, w procedowaniu tego projektu w Sejmie. I są gotowi na zmiany, rozumiem, że... Pan prezydent mówi o tym w przypadku każdej ustawy, którą kieruje do Sejmu, że w momencie... Przedstawienia tego czy innego projektu. Yy, piłka jest po stronie parlamentu i parlament decyduje o ksz ostatecznym kształcie ustawy. Za każdym razem jednak, a szczególnie w przypadku ustawy frankowej, jest to, jest to istotne, yy, muszą zostać zachowane oczywiście yy, zasadnicze założenia tej czy innej ustawy. Także zmiany są oczywiście możliwe. Pan prezydent o tym mówił wielokrotnie w przypadku ustawy frankowej, w przypadku ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego czy, prezydent... czy ustawy o podniesieniu kwoty wolnej od podatku. Oczywiście. Czy, czy prezydent pogodził się z tym, że w tej sprawie nie jest bohaterem masowej wyobraźni Frankowiczów, że te inne projekty uważane są za korzystniejsze dla nich? Nie, nie sądzę, wręcz... żeby te inne projekty były dla nich korzystniejsze. To będzie, jeżeli ten projekt zostanie wprowadzony w życie, to będzie oznaczał ogromną ulgę dla dla osób, które zaciągnęły kredyty w, 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 w kredyty odnoszone do walut obcych. Ważne jest to, żeby osoby, które zaciągnęły kredyty w złotych, nie czuły się poszkodowane. Ważne jest to, żeby przynieść realną ulgę osobom, które zaciągnęły kredyty odnoszone do franków szwajcarskich. Po trzecie wreszcie, ważne jest to, żeby zachować stabilność systemu finansowego. Pan prezydent miał na biurku wiele analiz, które sprawia. To jest w odpowiedź na moje pytanie, którego nie zadałam. Którego, w a które miało zawierać wariantach. cytat, że prezydent w sprawie tej sprzyja banksterom, bo takie zarzuty też pojawiały się. No, no trudno mi komentować. Bo to jest naj, najmniej, że tak powiem, niekorzystna dla banków. Jeżeli, jeżeli, jeżeli pan prezydent proponuje projekt ustawy, który w różnych wariantach przewiduje wypłatę zwrot tzw. Tak spreadów. I osoby, kredytobiorcy będą mogli liczyć na zwrot kilkunastu, czasami nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeżeli i wyliczenia kancelarii, wyliczenia niedawne Komisji Nadzoru Finansowego wskazują, że to będzie ustawa, która, która obciąży banki kwotą kilku miliardów złotych, no to proszę mi powiedzieć, na jakiej podstawie formułowane są zarzuty, że pan prezydent sprzyja tak zwanym baksterom. Ja tego nie rozumiem. Jak spytam, jak, jak spotkam tych, którzy to formułują, to zapytam, a teraz jeszcze zapytam pana. Patrzę na zegar, czasu mamy mało, ale zapytam o to, jaki jest stosunek pana prezydenta do pomysłu komisji weryfikacyjnej w sprawie reprywatyzacji. To jest niewątpliwie bardzo ciekawa propozycja. Ogrom pracy czeka przed Komisją Weryfikacyjną, dlatego że mowa jest o kilkudziesięciu tysiąc, tysiącach przypadków e, reprywatyzacji, które trzeba bardzo e, dokładnie e, sprawdzić. Będzie przedstawiona ustawa, która powoła do życia tę Komisję Weryfikacyjną. To jest, że to jest praca zapowiedzi... na kilkadziesiąt lat. Tyle tych przypadków. No tak, ale gdyby, gdybyśmy. Tak, ale, ale proszę zwrócić uwagę, że, że równie dobrze moglibyśmy tego samego argumentu użyć, gdyby się okazało, że, że wyłącznie sądy będą się zajmować teraz, prawda? No są tego trzy zespoły prokuratorskie. No tak, ale to jest, też, to jest też. Niezależnie od tego, kto będzie podejmował decyzję y, ostateczne, to jest rzeczywiście, jak powiedziałem, ogrom pracy i, i praca na. może nie kilkadziesiąt, ale na kilka lat na pewno. A czy prezydent nie pokusi się o przygotowanie takiego całościowego projektu ustawienia? ustawy reprywatyzacyjnej, bo też są takie oczekiwania wobec władzy. Tak, pan prezydent podpisał ostatnio tak zwaną małą ustawę repryw reprywatyzacyjną. Proszę pamiętać, że, że główne e zadanie y y Głównym organem, który prowadzi prace legislacyjne jest Jasne. sejm. Rząd może także składać swoje projekty. Ale prezydent też. Prezydent też, ale, ale myślę, że akurat w, w tym wypadku poczekałbym na jakąś inicjatywę, jeżeli jakakolwiek inicjatywa się pojawi ze strony większości sejmowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Marek serdecznie. Magierowski, Kancelaria Prezydenta. Beatriz Hinczu, do usłyszenia.